W niedzielę 14 sierpnia odbyły się obchody 73. rocznicy rozbicia więzienia niemieckiego w Strachowicach przez grupę szturmową pod dowództwem Antoniego Hedy Szarego. Przypomnijmy, że gdy policja niemiecka aresztowała trzech podwładnych Szarego, zorganizował on i dowodził w nocy z 6 na 7 sierpnia 1943 roku akcją opanowania więzienia w Strachowicach, uwalniając swoich żołnierzy i około 70 innych więźniów. O godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy przy ulicy Kościelnej została odprawiona msza święta w intencji komendanta Szarego i jego żołnierzy. Uroczystości przy pamiątkowej tablicy na ulicy Piłsudskiego rozpoczęły się o godzinie 13.00. Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych przemówień prezydenta miasta Marka Materka, gospodarza uroczystości, posłanki do Parlamentu Europejskiego Beaty Gosiewskiej, posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Anny Krupki, posła na Sejm Rzeczypospolitej Krzysztofa Lipca oraz córki komendanta Szarego Teresy Hedy Snopkiewicz. Państwo, droga młodzieży, dziękuję za przybycie. Spotykamy się po raz kolejny przy tablicy pamiątkowej w 73. rocznicę rozbicia niemieckiego więzienia w Strachowicach przez żołnierzy Antoniego Hedy Szarego. To wydarzenie, o którym warto wspomnieć i warto o nim pamiętać, dlatego że w nocy z 6 na 7 sierpnia 1943 roku Antoni Heda Szary ze swoimi żołnierzami w sposób bezkrwawy uwolnił uwięzionych w tym miejscu trzech swoich żołnierzy i 70 innych więźniów, z których później sformułował oddział partyzancki. Jego postać również należy pamiętać. Każdy młody człowiek w Strachowicach powinien wiedzieć, kim był ten wspaniały człowiek i wielki dowódca. Dowódca, który dbał nie tylko o swoich żołnierzy, ale również o ludność cywilną. Charakteryzowało jego dział to, że stworzyli własne obozowiska, nie nocując po wsiach, tak by nie narażać ludności cywilnej na odwet ze strony okupanta. Antoni Heda Szary był człowiekiem, który przysłużył się do rozbicia więzienia, jak wspomniałem, w sposób bezkrwawy, dzięki porozumieniu, które zawarł z policjantem, polskim policjantem Czesławem Rogowskim, który przysiągł Armii Krajowej i który później, w czasach komunistycznych, zapłacił za to cenę wieloletnim więzieniem. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym. Szczególnie nisko kłaniam się sztandarom i kombatantom Armii Krajowej i innych działających służb na terenie naszego miasta. Dziękuję wszystkim serdecznie i proszę o pamięć o generale Antonim Hedzie Szarym i o jego żołnierzach. Pod tablicą upamiętniającą rozbicie więzienia przybyły delegacje, złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Zakończono zagospodarowanie terenu koło strachowickiego zbiornika Pasternik. Jest to pierwszy etap zaplanowanych prac. Powstał tam nowy chodnik z betonowej kostki brukowej. Mamy punkt widokowy, schody, ustawione zostały ławki. Nie są to jedyne inwestycje zaplanowane na tym terenie. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania północnej części linii brzegowej zalewu Pasternik z przeznaczeniem do celów rekreacyjnych. Zakończyliśmy prace związane z budową chodnika z kostki brukowej w tym miejscu, platforma widokowa, jak również mała architektura, czyli ławki, które zostały tutaj postawione. W trakcie jesteśmy przygotowywania dokumentacji do wykonania kolejnych prac związanych z zagospodarowaniem pod rekreację terenów przy Pasterniku. Szczególnie mówię o tej linii brzegowej od strony miasta, od strony kolei, gdzie w tej chwili będziemy ogłaszali w najbliższych miesiącach konkurs z Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej na zmodernizowanie tego miejsca, zagospodarowanie i wykorzystanie do celów rekreacyjnych. Przypomnę Państwu również, że jesteśmy na dosyć dużym etapie zaawansowania, jeśli chodzi o przygotowanie się od strony organizacyjnej do różnych prac, dlatego że, i to muszą wszyscy mieszkańcy Strachowic wiedzieć, że właściwie zbiornik Pasternik nie należy do miasta. Tu
tylko i wyłącznie niektóre działki są gminy, ale podpisujemy stosowne porozumienia z zarządcami terenu, z właścicielami terenu, po to, żeby można było ten zbiornik zagospodarowywać. I takie porozumienia podpisaliśmy w ostatnich miesiącach z powiatowym zarządem dróg, ze starostą powiatu starachowickiego, który włada mieniem Skarbu Państwa. Kontaktowaliśmy się również z RZGW i melioracjami po to, żeby dogrywać sprawy własnościowe i dogrywać możliwość wykonywania różnych prac na tym terenie. Co w dalszym etapie? W ramach tych zadań, które będą prowadzone przy pasterniku, chcemy również pozyskać nowe nasadzenia i tu będziemy aplikowali o środki na zieleń miejską, nie tylko dotyczącą zalewu pasternik i tej najbliższej okolicy, jak również inne tereny, m.in. teren pod Skałkami, być może będzie to również skwer katyński i inne tereny na terenie miasta. Ten projekt będziemy składali do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym samym dniu odbyła się wizytacja inwestycji zrealizowanej przy ulicy Emilii Plater. Wybudowano tu nowe miejsca postojowe o nawierzchni z płyt ażurowych. Parking powstał głównie z myślą o osobach korzystających ze znajdującego się tu kompleksu sportowego. Powstał również nowy chodnik na odcinku od ulicy Langiewicza do boiska sportowego. Znajdujemy się na osiedlu Południe. Została zrealizowana kolejna inwestycja w ramach modernizacji ulicy Emilii Plater. Został tu wykonany parking na 8 samochodów, głównie służący popołudniami dla osób, które korzystają z kompleksu sportowego przy ulicy Pustowojtówny. W ramach tej inwestycji został zrealizowany nie tylko parking, jak również chodnik łączący ulicę Langiewicza z kompleksem boisk, który znajduje się tuż obok. Jeśli chodzi o prace, które były wykonywane, kosztowały one około 22 tysiące złotych. Firmą, która wykonywała to zadanie, była firma pana Dariusza Fijałkowskiego. Ze swojej strony chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi i radnym Rady Miejskiej za to, że przychylili się do tej inwestycji, która była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Na pewno polepszyła bezpieczeństwo tego rejonu oraz komfort, ponieważ, tak jak pan prezydent wspomniał, osoby, które przyjeżdżają na boisko, mogą teraz bezpiecznie i zgodnie z prawem parkować tutaj na nowym parkingu, a nie zastawiać wjazdu do posesji mieszkańcom, co jest kolejnym plusem. Dziękuję serdecznie, mam nadzieję na dalszą wspaniałą współpracę na naszym osiedlu i realizację kolejnych inwestycji. W Urzędzie Miejskim ruszyły dyżury pracowników PGNiG Obrót Detaliczny. Punkt znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców. Dyżury są pełnione raz na dwa tygodnie. Jeżeli będzie większe zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, istnieje możliwość zwiększenia ich częstotliwości. Firma w lipcu ubiegłego roku zlikwidowała swój oddział w Starachowicach, Biuro Obsługi Klienta, w związku z czym mieszkańcy Starachowic i okolicznych miejscowości musieli się do sąsiedniego powiatu udawać w momencie, kiedy chcieli załatwić jakieś sprawy związane z formalnościami, czy to założeniem licznika, czy rozliczeniem, czy sprawdzeniem faktury, czy nową umową. Wszystkie sprawy musiały być załatwiane poza powiatem starachowickim. Dzięki rozmowie z dyrektorem PGNiG udało się doprowadzić do tego, że w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godziny 10 do godziny 15 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego będzie funkcjonowało Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Pracownik, który jest oddelegowany do naszego Biura Obsługi Mieszkańca, będzie obsługiwał mieszkańców Starachowic i okolicznych miejscowości po to, żeby nie musieli ze swoimi sprawami jeździć dalej. W momencie, kiedy zainteresowanie mieszkańców będzie większe i potrzeba będzie tego, żeby dyżury były częstsze, PGNiG zadeklarowało, że taka możliwość będzie istniała. Chciałbym podziękować w tym miejscu PGNiG za to, że mimo tych zmian organizacyjnych, których dokonano w firmie, udało się doprowadzić do tego, że te podstawowe rzeczy, które są ważne dla mieszkańców naszego miasta, będą mogły być załatwiane tu na miejscu. Ruszyła kolejna edycja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. Gmina Starachowice po raz trzeci ma szansę otrzymać dofinansowanie na realizację projektu Starachowice Bezpieczne w Praktyce 3. Decyzje, czy Starachowice otrzymają pieniądze na działania związane z poprawą bezpieczeństwa, poznamy w najbliższych tygodniach.
przygotowaliśmy wniosek do programu Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka, który organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach którego aplikujemy o środki na przeróżne działania zapobiegające przestępstwom na terenie naszego miasta, ale również poprawiającym bezpieczeństwo. W ramach tego programu, w kolejnym etapie tego programu, bo to byłaby trzecia edycja, jeśli ten wniosek zyska akceptację, zrealizowalibyśmy kurs samoobrony dla około setki osób. Powstałby senior patrol, czyli patrol osób starszych, które patrolowałyby miasto pod opieką również Straży Miejskiej i służb, które by przeszkoliły te osoby. Następnie w ramach tego zadania wykonalibyśmy street workout park, który zlokalizowany byłby tu na osiedlu Południe. Jeden mamy przy Armii Krajowej, a drugi powstałby właśnie w ramach tego kompleksu, który znajduje się w pobliżu. Kolejną rzeczą byłaby zainstalowanie systemu alarmowego, zainstalowanie alarmu na terenie naszego miasta, dlatego że ten system alarmowy wymaga cały czas poprawiania i w kilku miejscach miasta rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy włączone są syreny alarmowe, nie wszędzie to słychać i ten system musimy poprawić. Brakuje nam około 2 syren, więc jedną zakupilibyśmy. Wkładem własnym gminy byłyby pieniądze, które przekazujemy na zakup przyczepy katastroficznej dla harcerskiej grupy ratowniczej. To ona będzie korzystała na co dzień z tego sprzętu, ale w ramach tego programu również realizowalibyśmy kampanię społeczną, która byłaby skierowana nie tylko do użytkowników Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale również innych mieszkańców miasta, dlatego że chcielibyśmy prowadzić kampanię informującą o tym, w jaki sposób postępować w momencie, kiedy ktoś potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy i te przystanki, jak również autobusy byłyby wykorzystywane do tej kampanii społecznej między innymi. Prezydent miasta Marek Materek spotkał się z radnym Marcinem Sowulą oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 Krzysztofem Krawcem. Tematem spotkania była inwestycja zrealizowana przy szkole w ramach programu Inicjatyw Lokalnych. Powstał tam nowy parking i chodnik. Została tu zrealizowana kolejna inicjatywa w ramach programu, który wprowadziliśmy na początku tej kadencji, czyli programu inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy mogą aplikować o środki i wspólnie z gminą realizować inwestycje na terenie należącym do miasta. Jak wiadomo, teren Szkoły Podstawowej nr 12 należy do gminy Starachowice, w związku z czym możliwa była realizacja zadania, które zgłosiła Rada Rodziców i Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12. Tu zawsze był problem z miejscami postojowymi, dzięki temu wnioskowi, który wpłynął, dzięki wkładowi własnemu, który wnioskodawcy zagwarantowali, mogliśmy ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę, czyli Zakład Usług Wodnych i Komunalnych pana Adama Węgrzyckiego, który wykonał tę inwestycję za blisko 30 tysięcy złotych brutto. Pierwotnie było zakładane około 40 tysięcy złotych, więc po przetargu ta cena spadła i mogliśmy tę inwestycję zrealizować taniej, przez co będziemy mieli dodatkowe środki, bo to po to, żeby wspólnie wykonać kolejną inwestycję związaną z przebudową wjazdu na teren szkoły, dlatego że zawsze też jest tu problem z wjeżdżaniem samochodów na teren Szkoły Podstawowej nr 12. Powstało tu 10 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Efekt tych prac możecie Państwo zaobserwować, a więcej na ten temat może powiedzieć Pan Radny Rady Miejskiej Marcin Sowula, który był jednym z wnioskodawców tego zadania wspólnie z członkami Rady Rodziców i Społecznością Szkoły i Pan Dyrektor Krzysztof Krawiec, który na co dzień w tej szkole pracuje i nią zarządza. Ja na wstępie chciałbym podziękować panu prezydentowi, wykonawcy za poprawnie wykonany parking. Miejmy nadzieję, że będzie służył społeczności szkolnej bardzo długo. Również dziękuję za deklarację pana prezydenta odnośnie wjazdu do szkoły, gdyż tak jak już mówiłem wcześniej na konferencji, robi się tutaj w godzinach rannych takie wąskie gardło. Ruch jest blokowany przez zarówno wjeżdżających, jak i wyjeżdżających z parkingu szkolnego i dlatego ta brama jest, no, jest mus, żeby ją wyremontować, żeby ją przebudować. Również prosiłbym jeszcze o wyrównanie tych dziur, które są w nawierzchni bitumicznej, bo to też jakby utrudnia ruch i płynne poruszanie się po terenie szkoły. No i jak mówię, bardzo jesteśmy zadowoleni z wykonania tego parkingu. Bardzo się cieszymy, że wykonawca również takie dodatkowe prace wykonał, które nie były tam
gdzieś uwzględnione w gratisie, także to też jest bardzo, bardzo fajny gest ze strony wykonawcy, także dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że ten parking został zrobiony, bo tak jak wspomnieli tutaj przedmówcy, pan prezydent, że bardzo duży problem jest, zwłaszcza w godzinach rannych i południowych, kiedy dzieci są odbierane z wjazdem na teren szkoły. Te 10 miejsc na pewno ułatwi w dużym zakresie poruszanie się samochodami, bo wiadomo, no, ponad 50% dzieci jest tutaj dowożonych do szkoły. Chciałem też serdecznie podziękować Radzie Rodziców, bo to ona była inicjatorem tego i ona uzbierała pieniążki na wkład własny. Także wielkie słowa uznania dla rodziców. Tysiące osób w miniony weekend odwiedziło Starachowicki Rynek, gdzie odbywało się Święto Miasta. Na placu rynku swoje stoiska prezentowały instytucje, stowarzyszenia, a także lokalni rękodzielnicy. Natomiast na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Wojciech Gąsowski i zespoły Lorien i Happy Set. Były konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i dużo dobrej zabawy. Pierwszy dzień Święta Miasta upłynął pod hasłem Kreatywnej Soboty. Na początku uroczystości przybyłych mieszkańców powitał prezydent miasta Marek Materek wspólnie ze swoimi zastępcami Ewą Skibą i Jerzym Miśkiewiczem oraz sekretarz Beatą Dudą, życząc wszystkim dobrej zabawy. Proszę Państwa, słabo są widać, dlatego że mamy słońce, ale na to słońce, szczerze powiedziawszy, nie powinniśmy narzekać. U naszych sąsiadów w ostatnich dniach były organizowane również imprezy plenerowe i były rozganiane przez deszcz. Starachowica już mam nadzieję tradycyjnie podczas Dni Starachowic, które wróciły na kulturalną mapę naszego miasta i wróciły do tych najlepszych tradycji naszego miasta, pogoda, jak w ubiegłym roku, póki to dopisuje. Życzymy Państwu udanej zabawy i Święto Miasta uznajemy za otwarte. Sobota to był dzień, kiedy na scenie królowali seniorzy. Najpierw seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Starachowickiej Rady Seniorów zaprezentowały pokaz mody przygotowany wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta. Panie zaprezentowały aktualne trendy, modne kolory, ubiory dobrane stosownie do sytuacji i sylwetki. Uczestnicząca w pokazie stylistka doradzała, jakie uczesanie dobrać do ubioru. Atrakcją był odtańczony na rynku przez harcerzy i publiczność popularny taniec Belgijka. Prezydent miasta Marek Materek natomiast częstował Starachowiczan ogromnym tortem z logo miasta. Podczas sobotniego wieczoru na scenie zaprezentowali się kapela Szmelcpaka oraz zespół Miłość jest przereklamowana. Następnie mieszkańcy mogli podziwiać występ członków zespołu Starachowianie. Na zakończenie wystąpił gorąco okraskiwany przez publiczność Wojciech Gąsowski. Wieczór zakończyła wspólna potańcówka na płycie rynku. Niedziela to finał Dni Miasta zorganizowany pod hasłem Profilaktyka i Muzyka. Dla Starachowiczan przygotowano konkursy z cennymi nagrodami zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych oraz występy starachowickich artystów i grup działających w rodzimych placówkach kultury. Firma MAN, podobnie jak w latach poprzednich, podczas trwającego Święta Miasta rozstrzygnęła konkurs rodzinny, w którym nagrodą był wakacyjny voucher w wysokości 5000 zł. Przed zgromadzoną publicznością swoje talenty wokalne i taneczne zaprezentowali zespół Plejada oraz młodzi muzycy ze studia piosenki Starachowickiego Centrum Kultury. Do wspólnej zabawy w konkursach zaprosili harcerze z harcerskiej grupy ratowniczej. A wieczorem długo oczekiwane przez licznie zgromadzoną publiczność koncerty w wykonaniu zespołów Lorien oraz Happy Set. Trwające 2 dni Święto Miasta zakończył pokaz sztucznych ogni. Gmina Starachowice i Kielecki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosili konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół Zalewu Lubianka. Dokument ten jest m.in. niezbędny do ubiegania się przez gminę Starachowice o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zainteresowane pracownie architektoniczne mogą się zgłaszać do 5 września. Prace konkursowe natomiast można składać do 18 października na adres Stowarzyszenie Architektów Polskich, SARP, oddział Kielce, ulica Silniczna, 15/4, 25, 515 Kielce.
W ramach tego przedsięwzięcia mamy określone zadania, którym architekci muszą podołać, czyli wkomponować te rzeczy, których wymagamy, w teren, którym dysponujemy dookoła zbiornika wodnego, który właśnie pozyskujemy. Chodzi między innymi o wykonanie dwóch plaż, o wykonanie, będą wykonane dwa mola, w tym jedno z kawiarnią. Ma być zagospodarowany teren w ten sposób, że ścieżka rowerowa ma okalać zbiornik dookoła, tak żeby można było przejść pieszo bądź przejechać rowerem. Mają być wykonane sanitariaty, mają być wykonane boiska. Kolejnymi tematami, którymi mają się zająć architekci, to jest taka typowa rekreacja, czyli wykonanie placu zabaw, wykonanie siłowni plenerowej, stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci, ale również miejsca, gdzie będzie mogło być zlokalizowane kino plenerowe. Również w tamtym terenie mają być umiejscowione miejsca do grillowania, do palenia ognisk, tak żeby można było to robić legalnie, a nie tak jak jest w chwili obecnej, co się odbywa w różny sposób i w różnych miejscach w sposób niekontrolowany. Kolejne rzeczy, które przewidzieliśmy, to parking na około 300 samochodów, pętla autobusowa w miejscu, którym teraz może nic się nie dzieje, akurat trochę dalej położonym, mam nadzieję, możemy zlokalizować kemping, na przyczepy kempingowe z zapleczem sanitariatów, po to, żeby Lubianka żyła nie tylko w okresie letnim, ale również po sezonie. To jest zamysł związany z modernizacją tego miejsca, z zagospodarowaniem terenu. Czyli cel, który nam przyświeca, to to, żeby ten zbiornik wodny i jego otoczenie żyło nie tylko w okresie letnim, ale również poza jego ramami czasowymi. I co jest istotne, żeby służył nie tylko mieszkańcom, ale również tym, którzy Starachowice odwiedzają, a tych osób naprawdę nie brakuje. I mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.